Drodzy przyjaciele, świat mnichów i zakonów zajmował i zajmuje ciągle w życiu Kościoła bardzo ważne miejsce. Tym większa szkoda, że coraz mniej osób ma świadomość celowości istnienia zgromadzeń zakonnych. A przecież imponujące bogactwo charyzmatów odzwierciedla życie ziemskie naszego Zbawiciela. Jezusa pokutującego, Jezusa nauczającego, Jezusa uzdrawiającego i pocieszającego. Spójrzmy na pustelników, kamedułów czy kartuzów. Toż to przecież odzwierciedlenie naszego Pana, który pokutował i pościł na pustyni. Przyjrzyjmy się szpitalom bonifratrów czy kamilianów. Toż to Jezus uzdrawiający. A co powiedzieć o placówkach edukacyjnych, szkołach, przedszkolach prowadzonych przez pijarów, jezuitów, przez sercanki, augustianki czy felicjanki? To Pan Jezus nauczający. Podobnie jak zakon kaznodziejski dominikanów. Tutaj Pan Jezus głoszący kazanie. Wreszcie dzieła miłosierdzia. Domy pomocy społecznej. To Pan Jezus przygarniający, pocieszający w osobie zakonników takich jak bracia Albertyni czy siostry misjonarki miłosierdzia. O tym wszystkim piszemy w najnowszym 104 numerze naszego pisma Przymierze z Maryją, do lektury którego Was wszystkich zapraszam. Skoro mówimy o zakonach, to nie możemy zapomnieć o modlitwie i wyrzeczeniach. I właśnie tym dwóm zagadnieniom poświęcamy dużo miejsca. Ksiądz Marcin Kostka, odpowiadając na liczne zapytania dotyczące modlitwy, radzi, jak rozmawiać z Bogiem, by nasza modlitwa przynosiła dobre owoce. Ksiądz Adam Martyna, wprowadzając nas niejako w atmosferę zbliżającego się Wielkiego Postu, zachęca nas do praktykowania wyrzeczeń. W poczytnym dziale Blask Kościoła kontynuujemy tematykę szkapleżną. Tym razem redaktor Adam Kowalik przybliża nam szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi, zwanym od koloru tkaniny szkaplerzem zielonym. Szczególnie zapraszam Was, drodzy przyjaciele, do lektury artykułu redaktora Jerzego Wolaka na temat ważnej roli, jaką spełniają dziadkowie i babcie w rodzinie i w procesie wychowania młodszego pokolenia. W dziale Święte Wzory Dorota Matacz-Bajor przybliża postać niezwykle interesującej osoby. Jest nią błogosławiona Bolesława Maria Lament, zakonnica, założycielka sióstr zgromadzenia misjonarek Świętej Rodziny, niestrudzona apostołka jedności Kościoła. Życzę Wam, drodzy przyjaciele, pożytecznej duchowej lektury. Jestem przekonany, że każdy z Was znajdzie tutaj w tym naszym piśmie coś dla siebie. A tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji czytać naszego pisma, zapraszam do jego zamówienia. Szczegóły na stronie www.przymierzezmaryją.pl. Szczęść Boże!